Pamiętam, kilka lat temu zadzwoniła do mnie studentka dziennikarstwa z Krakowa i powiedziała, że chciałaby ze mną porozmawiać o reportażu, ponieważ pisze o mnie pracę licencjacką. Umówiłam się z nią na spotkanie, na które jechałam dosyć niechętnie, bo był to zimowy wieczór, ja mieszkam dosyć daleko od radia. Przyjechałam i oto studentka mówi tak. Jakie jest pani nazwisko panieńskie? To było pierwsze pytanie. Ja jestem grzeczną osobą, więc odpowiedziałam, jakie było moje panieńskie nazwisko, zastanawiając się, ale po co ona mnie pyta? Natomiast drugie pytanie brzmiało, jaki najciekawszy reportaż zrobiła pani w życiu? I właściwie tu nasza rozmowa już się zakończyła, bo po pierwsze studentka nie miała więcej pytań do mnie i zapytała mnie, a o czym pani by mi poopowiadała? A po drugie, ja już byłam wściekła. Jeżeli umawiacie się z kimś na wywiad, wasze pytania muszą być oryginalne, niebanalne, ciekawe, po to, żeby rozmówcy chciało się opowiadać. A jakie to są pytania oryginalne i banalne? O tym się dowiecie z naszego e-booka. Sztuka rozmowy w podcaście i nie tylko.